Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam bardzo fajne, skuteczne ćwiczenie na mięśnie brzucha. Miłego oglądania! Moi drodzy widzowie, bez zbędnego przedłużania, ćwiczenie, które Wam zaraz zaprezentuję, możecie wykonać przy pomocy oto tej pięknej piłki, którą zapewne znajdziecie na swojej siłowni, w swoim fitness klubie. Ewentualnie zakupicie ją do swojego domu i naprawdę nie jest to jakaś wielka inwestycja. Taką piłkę możecie otrzymać już za około 20 czy 30 złoty. No wiadomo, że dochodzą tutaj kwestie, czy mamy miejsce na to, żeby ją trzymać w swoim domu. Ja mam i się cieszę, ponieważ z nią można wykonać naprawdę dużą gamę ćwiczeń, nie tylko i wyłącznie na brzuch, ale to właśnie dzisiaj się nim zajmiemy, ponieważ ćwiczenie, które zaraz zobaczycie, fantastycznie aktywuje mięśnie proste brzucha, mięśnie głębokie i oczywiście skośne, które również będą odpowiadały tutaj za to, żeby utrzymać stabilizację tułowia. Ale do rzeczy, na czym polega ten ruch? Wpierw sobie tutaj wchodzimy na piłeczkę, ustawiamy dłonie, ramiona w jednej linii, tak żeby po prostu nadgarstki tworzyły jedną prostą linię z naszymi barkami. Jest to najlepsza, komfortowa pozycja do tego, żeby wykonać to ćwiczenie. I teraz tak, piłka opiera się delikatnie na piszczelach, łapiemy pozycję, już tutaj napinamy mięśnie brzucha i naszym zadaniem jest podciągnięcie jej do przodu przy jednoczesnym napinaniu mięśni brzucha, zawinięciu się w taki kłębuszek w odwróconą literkę V, dzięki czemu zaktywujemy odpowiednio oczywiście napięcia w mięśniach brzucha. Uwaga, zaczynamy. Podcinamy tutaj do góry bioderka, hop, wciskamy mocno pępek w stronę kręgosłupa, napinamy brzuch, powolutku wracamy do dołu. Utrzymujemy oczywiście proste plecy, naturalną krzywiznę kręgosłupa. Nasz odcinek lędźwiowy nie zapada się tutaj do dołu, co oczywiście będzie błędem. Ale teraz pokażmy to ćwiczenie dość dynamicznie. Hop, napięcie mięśni brzucha, powolutku wracamy. Piłka ucieka, łapiemy ją, stabilizujemy miednicę. Hop, powolutku wracamy. Naprawdę niepozorne ćwiczenie. Hop, powolutku wracamy. Hop, powolutku wracamy. I teraz tak, jeżeli piłka się przesuwa za bardzo w okolice kolan, oczywiście ustawiamy ją tak, żeby opierać się stopami i pieszczelami, ale no piłka nie powinna być na kolanach, ponieważ to będzie wersja zbyt prosta dla Was zapewne. Dobra, jeszcze raz. Hop, powolutku wracamy. Znakomite czucie mięśni brzucha, bynajmniej ja czuję. Hop i wracamy. Poprawiamy znowu, bo znów nam przychodzi tutaj do kolan. Hop. Ach, fantastycznie. Czuję naprawdę dobrze mięśnie brzucha. I teraz zapytacie, czy możemy się garbić na górze? Tak, ponieważ jest to funkcja waszego brzucha. O Jezu, aż się troszkę zmęczyłem. Ale byłyby ja, jakbym teraz spadł z tej piłki. No ale nie spadnę, już mam tutaj dobre czucie mięśniowe. Hop, dopinamy brzuszek. Także możecie się garbić. Jest to funkcja zginania tułowia, czyli ważna funkcja mięśni brzucha. Moi drodzy, jest to ćwiczenie naprawdę fajne, skuteczne, efektywne. Oczywiście nie dla osób początkujących, które nigdy w życiu nie wykonały żadnej deski, żadnego podporu, a właśnie to ćwiczenie będzie dla nich odpowiednie. Na piłkę jeszcze przyjdzie czas, także polecam to przede wszystkim dla osób średnio zaawansowanych, ewentualnie zaawansowanych, gdzie można oczywiście utrudniać sobie to ćwiczenie poprzez spowolnienie ruchu, ewentualnie dodanie jeszcze większej ilości powtórzeń. Na co musimy uważać? Nie pogłębiamy lordozy kręgosłupa, czyli nasze biodra nie zapadają się do dołu w kierunku ziemi,
bo to będzie powodowało bolesności w odcinku lędźwiowym. Tego nie chcemy. W pozycji startowej utrzymujemy jedną linię, plecy proste, brzuch spięty. Tak naprawdę już wtedy, w fazie izometrycznej, kiedy przytrzymujemy ten podpór, mamy dobrze napięte mięśnie brzucha. Kiedy uniesiemy te biodra do góry, dodatkowo zaaktywujemy jeszcze funkcję mięśni brzucha w postaci zginania tułowia, przybliżania mostka w kierunku miednicy. I tak można się delikatnie zgarbić na górze, co pozwala na jeszcze lepsze dopięcie owych mięśni. Także ćwiczenie naprawdę fajne, dobre, skuteczne. Polecam je z całego serca. No i oczywiście, jeżeli będziemy wynosząc te biodra do góry, zostawać na samych paluszkach stóp, ćwiczenie będzie trudniejsze, aniżeli wtedy, kiedy kolana będą przyciągały piłkę, bo ta dźwignia się zmniejszy. Także też sprawdźcie, w jaki sposób wykonujecie to ćwiczenie, czy naprawdę w stopniu trudniejszym, lepszym, konkretniejszym. Dziękuję za ten materiał. Mam nadzieję, że już wkrótce pokażę Wam inne ćwiczenia przy pomocy piłki, które możemy wykonać nie tylko na brzuch, ale również na inne partie mięśniowe. Tymczasem dziękuję za obejrzenie tego materiału i mam nadzieję, że wdrożycie ten ruch do swojego planu treningowego. Oczywiście zapraszam na Facebook, do grupy Do Celu z Pasją Team i na kanał YouTube. Pamiętajcie, to od Was również zależy, jakie kolejne filmy będę nagrywał. Dziękuję, Do Celu z Pasją, cześć!